Cześć, z tej strony Marek. Dziś chciałem pokazać Wam grę Ironwood, a dokładnie zrobiłem sobie unboxing tej gry. Ja egzemplarz dostałem od Minecraft Games, za co bardzo dziękuję. Jest to jedna z pierwszych kopii produkcyjnych, które dostali z fabryki, dlatego że ta gra była niedawno na GameFoundzie, ale był to bardziej pre-order niż taka typowa kampania, więc gra już była wtedy właściwie gotowa i już teraz produkuje się, albo może wyprodukowała się w fabryce i za jakiś czas niedługi będzie rozesłana do wspierających. Ja tą grę pamiętam właśnie z kampanii GameFoundowej, super mi się podoba wizualnie, była piękna, wyglądała, wydawała się jakby ciekawa mechanicznie, wizualnie super. Jest to gra tylko dla dwóch graczy, bo to mamy dwie frakcje, które się sobą tłuką, albo solo, można oczywiście grać solo. Mamy bota i jednej frakcji, i drugiej, więc możemy grać przeciwko dowolnej z tych dwóch frakcji. No i gra jest grą strategiczną, taką karcianą, powiedzmy fantasy, gdzie mamy dwie frakcje, Ironclad i Woodwalkers, które tłuką się ze sobą nawzajem o dominację w tej krainie Ironwood. Każda ma inne zasady troszeczkę rozgrywki, inne warunki zwycięstwa. Także dziś zrobimy sobie po prostu unboxing i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda, a za jakiś czas będzie kolejny film, gdzie powiem Wam już o moich wrażeniach z rozgrywki i o tym, jak się w tą grę gra, co mi się w niej podoba, co mi się na niej nie podoba. Od razu teraz Was poproszę o zostawienie łapki w górę dla algorytmu YouTube'a, o subskrypcję, jeśli Wam się moje materiały podobają i odwiedzenie mnie na social mediach, bo tam na tych profilach moich social mediowych, Instagramach, Facebookach, Twitterach regularnie wstawiam różne fajne zdjęcia czy różne materiały. A teraz zapraszam Was do zajrzenia, co znajduje się w pudełku z Ironwood. Zajrzyjmy sobie do środka Ironwood. Jak już wspominałem we wstępie, jest to kopia produkcyjna gry, którą dostałem od Minecraft Games. Wizualnie gra szalenie mi się podoba. Jest to dwuosobowa gra lub właśnie gra solo. Ale tutaj to solo jest jakby ważnym elementem tej gry. Gdzieś tam też było podczas kampanii crowdfundingowej wspominane, że właśnie jest to gra albo dla dwóch osób, albo też solo, czyli Minecraft Games z tą wersją solo tej gry też wiąże jakieś duże nadzieje. Tutaj mam instrukcję. W ogóle wszystkie gry od Minecraft Games są bardzo ładnie wydane, co zresztą teraz zobaczycie w środku, kiedy pokażę Wam komponenty. Instrukcja ma 30 kilka stron, ale ta grubość instrukcji bierze się w dużej mierze z tego, że mamy dwie frakcje tutaj, Ironclad i Woodwalkers, i te frakcje są po prostu asymetryczne i analogicznie, kiedy gracie solo, macie jakby innego bota do frakcji właśnie Woodwalkers, czyli Wooden Bot. Tu instrukcja opisuje, jak się gra solo przeciwko tej frakcji, a tu macie na przykład opisane, jak się gra przeciwko Iron Bot, czyli tej frakcji Ironclad. Czyli właściwie od 22 strony instrukcji do praktycznie tamtej 35 macie opisany wariant solo. A wcześniej opisane jest, jak grać jednymi, jak grać drugimi, jeśli chodzi o rozgrywkę gracza. Ale jest to ładnie zilustrowane, mamy tutaj jakieś przykłady, troszeczkę tego tekstu jest, ale ta gra przynajmniej na pierwszy rzut oka nie wydaje się jakaś specjalnie mega, mega giga, nie wiadomo jak złożona. Tu mamy promo card pack, czyli taka dodatkowa saszetka z kartami promocyjnymi, która była odblokowana, czy tam dodawana podczas kampanii na GameFoundzie, a bardziej preorderu, bo to nie była taka typowa kampania, tylko bardziej preorder, dlatego że ta gra w momencie, kiedy zbiórka na GameFound ruszyła, była właściwie już gotowa i Minecraft Games już teraz tą grę produkuje, czy ta produkcja gdzieś tam zmierza ku końcowi i już za myślę kilka tygodni, nie wiem, miesiąc, dwa będzie wysyłana do wspierających. To sobie otworzymy na końcu. Odłożę sobie to teraz na bok. Tutaj mamy taką kartę pomocy, powiedzmy arkusz pomocy do gry solo. Mamy Iron Bot Action Chart dla jednej frakcji. Tutaj mamy Wooden Bot Action Chart. No jest tego troszeczkę. Zobaczymy, jak to będzie, jak to wyjdzie w praniu, jeśli chodzi o opanowanie gry solo. Ale mamy fajnie, że mamy tutaj to jakby wyjęte z instrukcji, czy możemy sobie to położyć gdzieś po prostu z boku na stole i według tego grać. Plansza. Wizualnie bardzo mi się podoba. Mamy tutaj takie właśnie regiony i górskie, i regiony leśne, dlatego że jedna frakcja Woodwalkers porusza się po lasach, a ta druga frakcja Ironclad porusza się po górach. I ta plansza jest dwustronna i ta część planszy to jest, z tego co kojarzę, plansza dla wariantu solo, dlatego że tutaj mamy różne numerki i mamy ponumerowane te różne lokacje. A z drugiej strony mamy wersję planszy do gry wieloosobowej. I tutaj mamy właśnie różne tereny takie górskie. Po tych terenach poruszają się Ironcladzi, a Woodwalkers poruszają się po terenach leśnych. Oczywiście to jest tylko unboxing.
będzie drugi film na moim kanale, w którym powiem Wam już o rozgrywce, o tym, jak się w tą grę gra, jakie są wrażenia z rozgrywki, czy solo, czy może dwuosobowej, bo też będę chciał tą grę sobie zagrać w wersji po prostu no, z żywym graczem, żywym człowiekiem. I tutaj mamy teraz tak naprawdę dwie, to jest też fajnie zrobione, spróbuję Wam to jakoś pokazać sprytnie, bo mamy tackę jedną i to jest tacka Woodwalkers i mamy tackę drugą, to jest tacka dla Ironclads. I każdy gracz dostaje swoją i tam ma w środku swoje komponenty. Na początku może zaczniemy od tych. Mamy planszetkę Woodwalkers z opisanymi jakimiś akcjami. Tutaj jest miejsce na totemy, które oni muszą gdzieś tam w tym lesie znaleźć, odkryć i jakby zdobyć, żeby wygrać grę. A tu mamy planszetkę dla Woodenbota, czyli w tej wersji to jest wersja gracza, a to jest wersja automy. Fajnie wykonana, nie jest dwuwarstwowa, ale tutaj jakby wiele rzeczy nie kładziemy. Tu ma miejsce na talię kart, nie na jakieś tam znaczniki i właściwie tyle. Tutaj jeszcze potem kładziemy karty pod tą planszetką, więc nie ma sensu, jakby potrzeby, żeby była ta planszetka była dwuwarstwowa. I tutaj mamy komponenty. Część jakby komponentów wspólna, także to są kryształy, które zdobywamy podczas gry i to jest taka pewna waluta, którą płacimy za tam jakieś akcje czy za różne rzeczy. Tutaj mamy jednostki tych całych Woodwalkerów, tej leśnej frakcji. To są po prostu jednostki, żołnierze, którymi poruszamy się po planszy i gdzieś tam atakujemy. A tutaj mamy totemy, które musimy właściwie odnaleźć w lesie, odkryć i przetransportować na obrzeża mapy. Jak się takie totemy przetransportujemy, 3 z tego co kojarzę z instrukcji, ale musiałbym sobie jeszcze przeczytać dokładnie przed rozgrywką, bo ja jeszcze w tą grę nie grałem, no to wygrywamy, one są dwustronne, bo te totemy z czasem wygasają, jeśli nie zdążymy ich przetransportować w odpowiednim czasie, no to po prostu nam wygasną, znikną. Tu mamy talię kart wizji, to jest talia unikalna dla tej frakcji, stąd będziemy odkrywać karty i one właśnie pokazują, gdzie tam możemy odnaleźć na planszy te magiczne totemy i to z tej talii będziemy sobie karty dociągać podczas gry. A tutaj mamy talię kart akcji i te karty są unikalne dla tej frakcji. Te 3 pierwsze karty to są takie karty startowe, które zawsze będziemy mieli na rękę i one wracają do nas na końcu rundy. A reszta to są karty akcji, które będziemy po prostu dobierać podczas gry i zagrywać, żeby wykonywać różne akcje. Te karty oprócz tego, że są wykorzystywane do zagrywania akcji, są też wykorzystywane podczas walki. Kiedy walczymy, zagrywamy te karty, one tutaj pokazują siłę, obronę naszych jednostek. Wizualnie super. Strasznie podoba mi się klimat tej gry, podoba mi się to, że mamy właśnie takie asymetryczne frakcje, w których każda ma inne cele i kompletnie inny styl gry i inne rzeczy musi podczas gry realizować. To jest bardzo spoko. Oczywiście tego typu gra też moim zdaniem, no nie wiem, jakie Minecraft ma plany, ale wydaje mi się, że mogłaby, jakby mamy drzwi otwarte od jakichś dodatków, czy do kolejnych frakcji, bo jeśli mamy tutaj dwie frakcje, które się ze sobą tłuką, i może wyszedł jakiś dodatek z jakimiś nowymi kolejnymi frakcjami, chociaż nie wiem, no bo ta mapa tej gry jest tutaj troszeczkę przewidziana właśnie dla lasu i gór. No tak wyglądają wizualnie karty, super, super, bardzo ładnie to wygląda. I też zwróćcie uwagę na to, że ponieważ to jest ta frakcja Woodwalkers, czyli tych takich leśnych, leśna frakcja, wszystkie elementy, które tutaj mamy, czy te totemy, czy te znaczniki wojsk, są drewniane. To jest kolejny w ogóle super sprawa, bo to nawiązuje właśnie do tej frakcji i dodaje dużo klimatowi gry, bo jak sobie zaraz zobaczycie, tu mamy tą frakcję drugą, elementy dla Ironclads są metalowe. I to jest bardzo fajne właśnie, bo nie tylko nazwa i to, co ta frakcja w tej grze robi, nawiązuje jakby właśnie wygląd kart, czy ilustracji i tak dalej, ale też same komponenty. No i tu mam planszetkę Ironclad i planszetkę do Ironbota, czyli dla automy, dla tej frakcji. I teraz możemy sobie zobaczyć komponenty. Tu mamy też takie wspólne jakby kosteczki, które używamy do tam oznaczania różnych rzeczy. Niektóre karty mają jakieś działanie kilkukrotne i sobie tym będziemy coś tam oznaczać. I tu mamy już metalowe, super jakościowo komponenty. To są te
nie wiem jak się nazywa, Forge, kuźnie, które będziemy musieli budować, no bo celem znowu tych Ironcladów jest budowanie 5 kuźni, 5, bodajże 5 z tego co kojarzę, gdzieś tam na tych terenach górskich w grze. One mają 2 stany, najpierw budujemy coś takiego, to jest jakiś tam foundation chyba z tego co kojarzę, to się tak nazywa, a potem przewracamy na drugą stronę i mamy te kuźnie. Mamy tutaj metalowe kuźnie, mamy metalowe znaczniki naszych armii, to są armie, którym będziemy się poruszać po planszy. Tu mamy takie silniejsze jednostki, golemy, które są mocniejsze w walce. I tutaj jeszcze gdzieś mamy ukryty, niech ja to znajdę, o tutaj taki, jak to nazwać, taką koparkę, które będziemy przemieszczać się po mapie i będziemy wydobywać kryształy po prostu z gór. No ci cały Ironclad, no to właśnie oni kopią i ryją w tych górach, żeby wydobyć złoża. I teraz tak, tutaj mamy jedną kartę dla trybu solo. Tutaj mamy kość, też wykorzystywaną do trybu solo. I tutaj mamy karty dedykowane znowu dla frakcji Ironclad. I znowu 3 takie karty, które mamy jakby startowe, które z nami zostają przez całą grę. Nawet jeśli je wykorzystamy, no to one będą wracały na końcu rundy dla nas, do nas. I tutaj mamy już karty akcji dla tej drugiej frakcji, takiej bardziej zmechanizowanej, industrialnej. Super, wizualnie, moim zdaniem, miazga. No też jakoś tych komponentów, kurczę, w ogóle fajnie to jest wymyślone, że podobnie było w Spirit Island, gdzie właśnie te wszystkie komponenty graczy były takie właśnie eko drewniane, no bo my staraliśmy się jako te duchy obronić wyspę, a wszystkie komponenty najeźdźców były plastikowe, czyli tu plastik zły, drewno dobre, bo tutaj mamy właśnie podział na drewniane i metalowe komponenty. I to są karty akcji dla tej frakcji Ironclad. I tu widzicie jest miejsce, nie wiem czy to widać, ale na tyle dużo miejsca, że spokojnie karty zakoszulkowane moim zdaniem powinny się bez problemu zmieścić. I sobie to schowamy do środka. I teraz jeszcze możemy sobie otworzyć, ja sobie to przetnę, ten cały promo card pack. Dlatego, że tutaj, z tego co ja kojarzę z kampanii na GameFoundzie, tutaj mamy po prostu karty. Te startowe dla obu frakcji, mamy tutaj 6 kart, tylko w takiej po prostu fajniejszej, alternatywnym wyglądzie, takim holo foil, czyli taki jakby z takim połyskiem. Nie wiem, czy to widać, czy będzie widać w kamerze, one są takie jakby złote, takie holograficzne. I to są te 3 karty startowe dla jednej frakcji i 3 karty dla drugiej. Możemy je po prostu sobie podmienić za te karty bazowe, które mamy tutaj w środku w grze. Ale no po prostu, jeśli wolicie tamte standardowe, no to możecie tych nie używać, ale wyglądają super, są bardzo ładne. Takie trochę jak wiem, że w Magicu czasem takie karty też są takie holo foil, takie niektóre i to bardzo fajnie się prezentuje. Tak wygląda zawartość Ironwooda. Jak już mówiłem, zapraszam za jakiś czas na drugi film, w którym powiem Wam o moich wrażeniach z gry, o tym jak się w tą grę gra, jak wygląda rozgrywka i o tym co sądzę o wariancie solo Ironwood. Na ten moment bardzo dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.